Minister zdrowia zdecydował o dopisaniu do grupy 1B pacjentów onkologicznych, którzy nie rozpoczęli jeszcze terapii, oraz osób zakwalifikowanych do przeszczepu i oczekujących na operację. Jednocześnie wprowadzono zmiany w szczepieniu ozdrowieńców. Przewlekle chorzy pacjenci powinni skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym lub lekarzem pierwszego kontaktu, bo to on wystawi im skierowanie. Następnie należy skontaktować się z punktem szczepień i umówić się na konkretny termin wizyty. W Lesznie punkty szczepień zlokalizowane są w 5 przychodniach: Skarbowa, Medeor, Racławicka, Wigormed i Ventriculus. Na terenie powiatu leszczyńskiego jest 7 punktów, po jednym w Lipnie, Wijewie, Osiecznej, Włoszakowicach, Święciechowie, Krzemieniewie i Rydzynie. Zapisy na szczepienie osób chorych przewlekle ujętych w grupie 1B już trwają. W poniedziałek 15 marca rozpoczną się ich szczepienia. Od dziś, 11 marca, wchodzą w życie także zmiany dotyczące zasad szczepień ozdrowieńców. Będą oni szczepieni najwcześniej po 3 miesiącach od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Uwaga, zmiana ta dotyczy tylko tych osób, które nie mają jeszcze wyznaczonego terminu szczepienia. Ci, którzy już go mają, nie muszą go zmieniać i mogą się zaszczepić, mimo że 3 miesiące od potwierdzenia zakażenia jeszcze nie minęły. Więcej informacji na stronie internetowej gov.pl/szczepimy się lub całodobowej bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii pod numerem 989.